Koszulki Liverpoolu na nowy sezon znajdziesz na airgol.com. Jesteś zainteresowany? To wbijaj w link podany w opisie do filmu i pamiętaj o kodzie FANGOL, który daje 10% zniżki. Dzień dobry, witam wszystkich. To jest wielki powrót najgorszych transferów w XXI wieku. Dzisiejszy filmik chciałbym zadedykować Kamilowi. Kamil, ja wiem, że ty wiesz, o kogo chodzi. Dzisiaj przyszedł czas na Liverpool i zasady są proste. Wybrałem 11 piłkarzy na każdą pozycję, których uznałem za naprawdę, ale to naprawdę nietrafione transfery The Reds. Oczywiście piłkarze musieli być kupieni w XXI wieku. Ustawienie tej najgorszej jedenastki to 4-4-2. Dzisiaj jedziemy klasycznie. Jesteście gotowi? Bo przed wami piłkarze, o których raczej kibice The Reds nie będą śpiewać You Will Never Walk Alone. Lepiej, żeby oni walk alone, jak najdalej od Anfield. No to co? Zaczynamy! Nie da ci tego ojciec, nie da ci tego matka. Co może dać ci dzisiaj najgorsza jedenastka? Zaczynamy od bramki, a tutaj postawiłem na... Pewnie spodziewacie się Kariusa? No to będzie niespodzianka. W ostatnich latach w Liverpoolu byli bramkarze słabsi od Niemca. Serio, serio. Przed wami Diego Cavalieri. Na Anfield trafił latem 2008 roku i teraz najlepsze. The Reds wydali na niego ponad 4 miliony euro. Dostał bluzę z numerem 1 po Jerzym Dudku i nigdy nie zagrał w Premier League. Nigdy. 4 mecze w Pucharze Ligi Angielskiej, 2 mecze w Pucharze Anglii, 2 mecze w Lidze Mistrzów i 2 mecze przeciwko robotnickim Skopie w kwalifikacjach Ligi Europy. 2 lata w Liverpoolu przesiedział, dosłownie, swoje zarobił i pojechał podbijać Serie A. Mały spoiler, też jej nie podbił. Po latach swoich sił w Anglii próbował jeszcze w Crystal Palace, ale nawet tam nie zadebiutował. Nie dla niego Premier League. No to teraz czas na obrońców. Na lewej stronie Paul Konczeski, czyli jeden z bohaterów prawdopodobnie najgorszego okienka transferowego w historii Liverpoolu. To było lato 2010 i Roy Hodgson wybrał się na zakupy. Jednym z jego nabytków był właśnie Konczeski, którego przytargał za sobą z Fulham. Niby kosztował tylko 4 miliony euro, ale jego gra była tak zła, że do dzisiaj pewnie nawiedza kibiców Liverpoolu w koszmarach. Konczeski spotkał się z taką krytyką ze strony fanów The Reds, że aż w jego obronie stanęła mama. Zrobiła to oficjalnie na Facebooku. No przyznacie, że niezłe jaja. Sami widzicie, że musiał się tu znaleźć i za grę, i za akcję z mamą. No to teraz czas na kamyczek do ogródka Jurgena Kloppa. Na środku obrony Steven Kolker. Niemiecki trener wypożyczył obrońcę z QPR, a potem grał nim na napadzie. To jedna z dziwniejszych taktycznych jazd Kloppa. Przydała się w meczu z Norwich, gdy Kolker pomógł przy zwycięskim golu na 5-4. Ale to wszystko. Tyle było z niego pożytku. Obok Kolkera na środku obrony najgorszych melduje się Thiago Ilori. W tym momencie pewnie nie jeden widz zapyta: kto? Tak, był taki piłkarz w Liverpoolu. Ściągnięty we wrześniu 2013 roku. Portugalski obrońca miał być wielkim talentem. Coś mówiło się nawet o tym, że urodzony w Anglii Ilori może w przyszłości występować w reprezentacji synów Albionu. The Reds zapłacili za niego 7,5 miliona euro. Ile minut rozegrał w koszulce Liverpoolu? Tylko 287. 3 mecze w Pucharze Anglii i do widzenia. Jako ciekawostkę dodam, że kiedyś w barwach Reading zobaczył czerwoną kartkę za faul na Pawle Wszołku. Obecnie gra w Sportingu, czyli w klubie, z którego trafił na Anfield. Na prawej obronie będzie nam śmigać kolejny genialny zakup Hodgsona, Danny Wilson. Trochę go na tą prawą wcisnąłem z przymusu, ale w końcu to najgorsza obrona, niech nie narzeka. Scott w Liverpoolu sobie za dużo nie pograł, ale zaliczył m.in. koszmarną wpadkę z wówczas czwartoligowym Northampton w Carling Cup. I co najgorsze, to był jego oficjalny debiut w barwach The Reds. Przykra sprawa. Na Anfield szybko sobie zdali sprawę, że lepiej jak chłopak będzie kopać gdzieś indziej. Lewe skrzydło należy do Milana Jovanovicia. Nie mylić z Milanem Jovaniciem, który kiedyś grał w Wiśle Kraków. Jovanovic trafił na Anfield za darmo i na tym plusy się kończą. W czerwonej koszulce rozegrał 18 meczów i strzelił 2 gole, a przy okazji zasłynął taką akcją. Milan Jovanovic, he's one of the greatest soccer players in the world. Teraz to będzie ciekawie.
W środku pomocy mam taki duet, że na samą myśl o nich cała trybuna The Cop zanosi się płaczem. Co ciekawe, obaj potrafili w piłkę grać, ale ich pobyty w Liverpoolu to totalna porażka. Pierwszy to Christian Poulsen. The Reds kupili go z Juventusu za prawie 5,5 miliona euro i po zaledwie roku opchnęli go za darmo. Poulsen to przykład na to, że potrafisz grać w piłkę, nie znaczy, że poradzisz sobie w Premier League. W angielskiej lidze uzbierał tylko 12 występów. Bez historii. Drugi środkowy pomocnik to też facet, który wiedział, na czym polega ta gra. Tylko jakoś tak w Liverpoolu zapomniał, jak się to robi. W 2009 roku Alberto Aquilani kosztował aż 20 milionów euro i trafił na Anfield po to, żeby zastąpić Szabiego Alonso. A jakby tego było mało, to jeszcze przejął numer 4, który wcześniej należał do samego Hypi. Włoch przyjechał kontuzjowany i na jego debiut kibice musieli poczekać aż 3 miesiące. Niby rozegrał 28 meczów, ale nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Liverpool jeszcze go wypożyczał do Juventusu i Milanu, żeby na koniec za śmieszne pieniądze sprzedać do Fiorentiny. Transferowy i biznesowy nie wypał. Prawe skrzydło zarezerwowałem dla Iago Aspasa. Ten Iago Aspas, który trafił na Anfield, to jakiś zupełnie inny Iago Aspas niż ten, który dzisiaj jest kozakiem w barwach Celty Vigo. W Anglii Hiszpan po prostu zapomniał, jak się gra w piłkę, a kosztował ponad 10 milionów euro. Na boiskach Premier League Aspas zasłynął prawdopodobnie jednym z najgorzej wykonanych rzutów rożnych w historii. Zresztą sami zobaczcie. No i teraz. Najgorszy napad Liverpoolu w XXI wieku. Jesteście gotowi? Miliony euro wrzucone w błoto. Numer 1 to wieżowiec Andy Carroll. Na Anfield trafił w styczniu 2011 roku, w ten sam dzień co Luis Suarez. I wiecie co? To Carroll był droższy. Liverpool wyłożył na niego rekordową wówczas w historii klubu sumę 35 milionów funtów. Czym się odwdzięczył wysoki napastnik? No jakby to powiedzieć, w 58 meczach strzelił 11 goli. 11 goli za 35 milionów funtów. Tak troszkę chyba za mało. Dla Carrolla mam idealnego partnera w linii najgorszego napadu. Człowiek, którego drugie imię to szaleństwo. No to teraz już się pewnie niektórzy domyślają, o kogo chodzi. Mario Balotelli. Jego pobyt na Anfield to dopiero nie wypał. Jakiś kiepski żart. Kosztował 20 milionów euro, a w Premier League strzelił jednego gola. Okej, wiem, w meczu z Tottenhamem, ale nadal. To jest po prostu żałosne. Skończyło się tak, że Super Mario odfrunął za darmo do Nicei. Na Anfield raczej nikt za nim nie płakał. Wow, a przyznacie, że to była naprawdę zła transferowa jedenastka i to za grube miliony funtów. Naprawdę zła. Drogi widzu, jeżeli chcesz, żeby jakaś drużyna pojawiła się w serii najgorsze transfery XXI wieku, to koniecznie daj znać w komentarzu. Ja będę wszystkie wasze komentarze czytał i będę myślał o tak, będę myślał jak profesor X, będę się zastanawiał, będę liczył, będę tworzył najgorsze jedenastki. Dzisiaj już dziękuję bardzo za uwagę, dziękuję za to, że byliście ze mną, mam nadzieję do samego końca i widzimy się wkrótce. Pamiętajcie o tym, żeby być z kanałem z boiska do sieci. One man. One subscription. Tak się chyba mówi, subskrypcja po angielsku. Dobra, dość amerykańskich dość amerykańskich trailerów. Lipiński się żegna. Trzymajcie się i widzimy się wkrótce.